Dzisiaj, jak ja na to patrzę, to jest taka cisza w terenie. Może troszeczkę się to zaczęło zmieniać, bo jak sobie pisałem te słowa, to rzeczywiście tak było. W tej chwili troszeczkę inaczej, chociaż nadal jest tak, cały czas jest tak zwany partia w przysiadzie i czeka, co się będzie działo. I myślę, że dlatego jest... Dlatego tak jest, że każdy oczekuje, że z góry dostanie przykaz, dostanie zadanie, a tak de facto to tutaj przykładem jest właśnie pan prezes Kojewski, że nie trzeba czekać, trzeba samemu wymyślać, na waszym terenie jest tyle rzeczy do zrobienia, tyle rzeczy do ujawnienia, do pokazania światu, jak można wykorzystać chociażby, tak było Tour de Pologne, że pokazała się partia i można było to wykorzystać do tego, żeby zaistnieć w mediach, chociażby lokalnych, pokazać się. Jest flaga, są ludzie. I w niektórych okręgach, które będę, że tak powiem, potrząsał, żeby się obudziły różnymi metodami, trzeba będzie po prostu wyszukać takich ludzi, którzy też będą tak samo działali. Bo to jest tak, że pan prezes jest przedstawicielem centrali tutaj. On realizuje politykę centrali tutaj w waszym okręgu. Ale to wy realizujecie później to, co jest tutaj w waszym okręgu. To, co wy się tym zajmujecie. Bo zadanie pana prezesa jest realizowanie globalnej polityki. To, co się dzieje w całym kraju. Ale polityka tutaj na waszym terenie też jest ważna dla was. Przede wszystkim nie dla Poznania, nie dla Gdańska, nie dla Katowic, ale Lublin, Zamość, to są wasze, to jest wasz teren. To są tutaj wasze sprawy i tu trzeba o nie walczyć na tym terenie. Moim zadaniem, jak wiecie, jest wyznaczanie celów. Ja te cele wyznaczyłem. Moim zadaniem jest też znaleźć odpowiednich ludzi do pracy. Ja tych ludzi znajduję. Powoli, chcę krok po kroku. Ja znajduję tych ludzi. Jestem tutaj, tak określił, na szpicy zarządzania i odpowiadam za ten statek pod niebiesko-biało-czarną banderą. I takich sobie dobieram tutaj oficerów, żeby oni mi pomogli w realizacji mojego działania. Ale jest też szereg ludzi, tak zwanych majtków na okręcie, bez których okręt nie ruszy. I to jest właśnie wasze zadanie. Żeby pomóc oficerom, pomóc bosmanom, może użyję takiej metafory, w działaniach, żebyśmy płynęli do przodu. I dlatego nie będę się oglądał na tych, którzy siedzą nad trumną, ja już to kiedyś mówiłem, i płaczą nad tym, co było, jaki był UPR kiedyś, jak był wielki czy słaby. Tylko chcę na nowo, w tej chwili są, można tak powiedzieć, że są w pewnym sensie zgliszcze. Trzeba to wszystko na nowo odbudować. Jest nas mało, ale jesteśmy dobrze zorganizowani mimo wszystko. To tyle takiego wstępu, ja może bardziej przestanę może mówić, bo ja niby nie, tak czasami się rozpędzam, niby nie umiem mówić, a jednak mówię. I chciałbym usłyszeć was teraz. Pytania od was. Ja mam dwa pytania. A na początku powiem, że mi się bardzo podobało panu wystąpienie, więc nie bym zagłosował mu Czaka. Natomiast teraz nie będą te pytania takie fajne w porównaniu z tym wystąpieniem, ponieważ no nie ukrywajmy, w okręgach, a szczególnie po wystąpieniach paru prezesów łódzkiego, małopolskiego czy lubelskiego, po, nazwijmy to, aferze Korwina w TVN24, okazało się, że nie ma tam zbytniego poparcia, a w dołach, tak to nazwijmy. Myślę, że w dużej mierze wynika to z pewnych uregulowań statutu, ponieważ jest on wybrany przez konwenty.
czyli przez Radę Starszych, tak to nazwijmy. Tak. A czy nie myśli Pan nad zmianą, na przykład w tym zakresie, jeśli chodzi o statut? Chodziłoby mi konkretnie o zmianę statutu w zakresie wyboru prezesa przez konwent. A drugie pytanie, a w takich sytuacjach, w których ktoś występuje przeciwko Januszowi Korwin-Mikke, bardzo często okazuje się, że to się nie podoba panu Januszowi Korwin-Mikkemu i często w historii czasu dochodziło pewnie do wolt różnego typu, a chociażby 3 lata temu, wcześniej parę innych rozłamów. A czy nie obawia się pan tego w obecnej sytuacji? Chciałbym jako powiedzieć, że nie ma rozdźwięku między mną a panem Januszem Korwin-Mikkem. Jest mała różnica zdań, bym to tak nazwał, bo to jest naprawdę mała różnica zdań co do sposobów ekspresji i wystąpień. Troszeczkę niefortunnie może się to stało, że to ukazało się to oświadczenie, bo to znaczy nie oświadczenie, bo to nie jest oświadczenie, tylko nota informacyjna. Muszę powiedzieć tak, że zawsze jest korekta tego, co jest przygotowane przez biuro prasowe i rzeczywiście, jeśli widzicie, że ktoś wypowiada się, czy to jest Grodzki, czy nazwisko pani Kocik, czy moje, czy Brzezina, czy Sławski, zawsze te osoby te słowa wkładają w te oświadczenia, one je produkują. To nie jest tak, że jest napisane, że powiedział, a nie powiedział. Dlatego ja się podpisuję pod tym, co zostało powiedziane. Niemniej jednak to słowo odcinamy się jest niefortunne, uważam. Tutaj zadziałało korekta w tym, bo skorygowane było pismo i poszło pismo nieskorygowane do mediów. I dlatego tam miało być, dystansujemy się tak naprawdę. I to znaczy, proszę Państwa, to jest tak, że pan Janusz jest postrzegany jako cały czas, był postrzegany, mam nadzieję, dotychczas jako prezes, czy urzędujący, czy ten, który lider wypowiada się w imieniu partii. No tak nie jest, dlatego że, jak Pan słusznie zauważył, prezes jest wybierany przez konwenty. I to prezes ma uprawnienia do tego, żeby wypowiadać się w imieniu partii lub członkowie zarządu, czyli skarbnik, wiceprezes pierwszy, drugi, sekretarz. Też w konsultacji z prezesem, bo to tak naprawdę to ja ponoszę cały ciężar tego, co się dzieje politycznie na zewnątrz i jestem, tak jak powiedziałem, na szpicy i to ja biorę za to odpowiedzialność. Niemniej jednak uważam, że prowadząc politykę, słusznie to pan Janusz nazwał, siły spokoju. Dlaczego? Dlatego, że staram się wykorzystać narzędzia, jakie tu demokracja zbudowała, do tego, żeby pokazywano UPR w dobrym świetle. Czasy tego blokady UPR-u, takie jak to było w 90-tych latach, po słynnej ustawie lustracyjnej, to te czasy już minęły. Tylko my nie produkowaliśmy żadnych informacji dla mediów, a media zmieniły jak gdyby zupełnie kierunek swojej pracy. To one czekają na gotowy materiał i trzeba im ten materiał wysłać. Czyli to jest dla nas jest lepsze, to, bo przychodzą i nie przychodzą w tej chwili i owszem, coś tam biorą. Cały czas się dzieje manipulacja. Nie jestem tutaj może, powiem tak, nie jestem idiotą i wiem, że tak robią. Ale umiejętne sprzedanie naszej informacji też ma swoją wartość, dużą wartość, bo przygotowana informacja gotowa dla danego dziennikarza jest czymś, co on już musi wykonać pracę. Może nie wiem, jeśli są tutaj dziennikarze lub adepci przyszli dziennikarstwa, to przepraszam, ale mogą mnie skorygować, bo nie jestem fachowcem w tej dziedzinie. Ale tak niestety jest. I teraz ta aferka, bo nazywam tylko aferka z panem Januszem. Pan Janusz ma taką... Jest tak z tym Grekiem.